uwagę. Proszę bardzo, proszę. Dobrze. Aleksandra Kucharska, MVP spotkania KPR-u gminy Kobierzyce z Perłą Lublin. Porażka jedną bramką, ale tak naprawdę było chyba dzisiaj dość albo bardzo blisko, żeby urwać punkty mistrzowi Polski w Kobierzycach. No, było bardzo blisko. Nie ukrywamy, że strasznie nam żal, że przegrałyśmy ten mecz, zwłaszcza jedną bramką. Takie porażki bolą najbardziej. Mistrz Polski był do ugryzienia. Szkoda, że tego nie wykorzystałyśmy, ale niestety w tych kluczowych momentach zrobiłyśmy jednak te błędy, no i to nam nie pomogło. Błędy indywidualne, ale chyba też to może być budujące, że wróciły się do tego meczu, kiedy wydawało się, że już było 5 czy 6 bramek straty gdzieś tam w okolicy 45 minuty, a jednak udało się praktycznie dogonić najlepszy zespół w Polsce i spróbować powalczyć z nim jak równy z równym i w następnym meczu powalczycie pewnie z nimi już o pełną pulę. To najważniejsze, że wróciłyśmy do tego meczu, że nie zwiesiłyśmy głów, tylko grałyśmy do samego końca. One też chyba były zdziwione obrotem sytuacji i myślę, że naprawdę mogłyśmy wywieźć dzisiaj zwycięstwo z tego meczu. Szkoda. Ogólnie to bardzo się cieszymy, że dobrze zagrałyśmy w tym meczu, bo ostatnie nasze nie były zbyt dobre, zwłaszcza ten elbląg nam nie wyszedł. Także to ta gra dzisiejsza nas na pewno podbuduje przed przyszłymi meczami. No właśnie, Superliga bardzo przyspieszyła. W sobotę kolejne spotkanie w Jarosławiu, kolejny daleki wyjazd. Trochę się najeździłyście i najeździcie jeszcze w tym tygodniu, bo najpierw Elbląg, teraz mecz tutaj, teraz znowu trzeba jechać kilkaset kilometrów. Pewne utrudnienie logistyczne może dla Was? Jesteście dobrze przygotowane do takich długich podróży, do takiej intensywności spotkań? Na pewno klub robi wszystko, żebyśmy miały pełen komfort przy takich wyjazdach. Też my jesteśmy już trochę do tego przyzwyczajone, takie życie sportowca, że w naszej lidze jest też bardzo często tak, że tam gdzieś tam jest ta przerwa, listopad, grudzień, a są też te natłoki tych meczów, no i my jesteśmy do tego przyzwyczajone. Na pewno nie jest to wygodna sytuacja, zwłaszcza, że był daleki wyjazd do Elbląga, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Stricte już sportowo o to spotkanie z Jarosławiem. Czego się spodziewacie? Celem na pewno będą 3 punkty i też ważne spotkanie dla Was w kontekście układu tabeli po pierwszej serii spotkań, żeby jednak zakończyć tą serię z większą ilością meczów wygranych niż przegranych. Na pewno ważne spotkanie. Myślę, że każde spotkanie jest tutaj ważne, bo będą się liczyć wszystkie punkty. Widać, że mecze są takie, że każdy może z każdym wygrać. No, na pewno będziemy się spodziewać olbrzymiej walki. One grają u siebie, są przyzwyczajone do swoich trybun. Ta hala jest niewygodna, klimat tam panujący jest niewygodny i na pewno nie będzie to łatwy mecz dla nas. Dziękuję bardzo, Ola Kucharska. Dziękuję.